Każdy, kto wjeżdża do Trogiru lub wchodzi na teren Starego Miasta, z daleka widzi wieżę katedry świętego Wawrzyńca, największego zabytku miasta i jednego z największych zabytków Chorwacji. Jej budowę rozpoczęto w 1213 roku na fundamentach wczesnochrześcijańskiej katedry zniszczonej przez Saracenów w 1123 roku. Budowę ukończono dopiero w XVII wieku. Dzwonnicę, która jest symbolem miasta, zaczęto budować w 1400 roku w stylu gotyckim i taka jest jej pierwsza kondygnacja. Druga to gotyk wenecki, a najwyższa to klasyczny renesans. Postaci czterech ewangelistów na szczycie wieży zawierają elementy baroku. Są dziełem weneckiego rzeźbiarza Alessandro Vittorio. Wieża ma 47 metrów. W przeciągu katedry znajduje się chrzcielnica. Nad wejściem widnieje płaskorzeźba przedstawiająca chrzest Jezusa. Wykonał ją w 1467 roku albański rzeźbiarz Andrii Alessi. Chrzcielnica zbudowana jest na planie prostokąta i posiada romańskie sklepienie kolebkowe. Ściany ozdobione są pilastrami posiadającymi kapitele w porządku korynckim. Nisze zdobione są konchami, nad którymi znajdują się wieńce. Płaskorzeźba w szczycie przedstawia świętego Hieronima. W niewielkiej niszy nad głównym portalem znajduje się statua świętego Wawrzyńca. Główny portal katedry to dzieło XIII-wiecznego mistrza Radowana, mieszkającego w Dalmacji. Jest to monumentalne dzieło stylu romańsko-gotyckiego Chorwacji. Łuk nad wejściem do katedry zdobią płaskorzeźby z życia Jezusa, od zwiastowania do wniebowstąpienia. Wejścia do świątyni strzegą lwy świętego Marka, nad którymi Adam i Ewa zasłaniają swoją nagość figowymi listkami. Postaci obok nich symbolizują miesiące. Portal dźwigają na swych barkach zmęczeni Żydzi i Arabowie, co ma symbolizować triumf chrześcijaństwa. Na wewnętrznym pasie artysta umieścił płaskorzeźby przedstawiające zajęcia mieszkańców Trogiru. Lwica z młodymi jest podporą dla Ewy. Centralną część portalu zajmuje scena narodzin Jezusa. Tak jak dolna część przygniata ludzi, tak górna jest jakby unoszona przez aniołki. Na wewnętrznej części obramowania Radowan umieścił płaskorzeźby zwierząt, a całość podpisał niezbyt skromnie, choć zasłużenie, najlepszy ze wszystkich w tym rzemiośle. Wnętrze katedry jest trójnawowe. Po środku wisi duży drewniany świecznik w kształcie podwójnego gotyckiego krzyża z 1561 roku. Ołtarz z baldachimem to dzieło mistrza Marwy z XIV wieku. Katedrę wzniesiono w stylu romańskim, lecz wnętrze posiada sklepienie gotyckie. Ośmioboczna ambona z romańskimi kapitelami to dzieło z XIII wieku, pochodzące z lokalnej pracowni sztuki. W prezbiterium znajdują się drewniane stale z XV wieku, które wykonał Iwan Budislawicz. Stale inspirowane były weneckim gotykiem. Thank you.
Po bokach ołtarza znajdują się barokowe figury świętego Jana Strogiru i świętego Wawrzyńca. Nad organami umieszczono rozetę doświetlającą wnętrze. Na ścianach bocznych naw umieszczono marmurowe ołtarze z cennymi obrazami. W posadzce katedry znajduje się kilka grobowców wybitnych postaci. Ta płyta nagrobna, jak widać, pochodzi z XVII wieku. Ten obraz Chrzest Jezusa na ołtarzu jubileuszu pochodzi z XVI wieku. Jednym z najwspanialszych zabytków europejskiego renesansu jest kaplica świętego Jana Strogiru, wspólne dzieło Andrea Alessi i Niccolo Fiorentino. Ściany podzielono na cztery strefy. Dolna to ławki, wyżej postaci chłopców. Środkowa strefa to owalne nisze z motywami muszli na górze. Między niszami znajdują się kolumny koryńskie. W niszach umieszczono posągi apostołów Jezusa w otoczeniu aniołów. Barokowe anioły strzegące grobu biskupa dodano w XVIII wieku. Nad sarkofagiem znajduje się relief Koronacja Marii. Sklepienie kaplicy jest kolebkowe z pięknymi kasetonami. Kaplicę budowano 29 lat. W zakrystii znajduje się skarbiec, w którym zgromadzono najcenniejsze srebrne i złote przedmioty liturgiczne, krzyże, monstrancje, kielichy oraz posążki i popiersia.